Amerykanie udostępnią Polsce 8 śmigłowców Apache do czasu, kiedy nie otrzymamy własnych maszyn, ogłosił wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Dodatkowy sprzęt trafi na wschodnią flankę NATO. Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Zabiegał o dostawy do Polski śmigłowców Apache. Data dostaw nie jest znana, bo zgodę na ich zakup muszą wyrazić Kongres i Departament Stanu. Warszawa wyraziła chęć pozyskania 96 takich maszyn. Czekając na wszystkie zgody i dostawy sprzętu, resort obrony wynegocjował tymczasowe rozwiązanie. Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache. Udostępni nam z własnych zasobów jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia na potrzeby Wojska Polskiego 96 helikopterów. Będzie to 8 śmigłowców pochodzących z sił lądowych USA. Polscy piloci w ciągu kilku tygodni mają rozpocząć szkolenie na tych maszynach. Wicepremier Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że Apache świetnie współpracują z czołgami Abrams. Trafią na wschodnią flankę NATO do 18. Dywizji Zmechanizowanej i 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Śmigłowce we współpracy z amerykańskimi czołgami mają stanowić, jak mówił minister obrony, siłę nie do przebicia dla rosyjskiego agresora. Pomogą bronić tzw. Bramy Brzeskiej. W trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych podpisane zostały porozumienia między Polską i USA o wzajemności w zamówieniach obronnych. W Mielcu są produkowane elementy kadłubów F-16. Polska realizuje też produkcję wyrzutni do systemów obrony powietrznej Patriot. Według resortu obrony porozumienia z Amerykanami wpłynie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj pojawia się m.in. temat budowy centrum, gdzie produkowane i serwisowane będą HIMARSy.